Pawiany to jedne z najbardziej rozpoznawalnych małp na świecie. Ich charakterystyczne, długie i wąskie pyski, oraz duże, wydatne pośladki sprawiają, że trudno pomylić je z innymi gatunkami. Pawiany należą do rodziny koczkodanowatych, która obejmuje także mandrail, guerzy i inne małpy. W sumie wyróżnia się pięć gatunków pawianów, które różnią się między sobą wyglądem i miejscem występowania. Pawiany są bardzo społeczne i żyją w dużych grupach, które mogą liczyć nawet kilkaset osobników. W takich grupach panuje ścisła hierarchia, a na jej czele stoją dominujące samce. Pawiany są bardzo społeczne i żyją w dużych grupach, które mogą liczyć nawet kilkaset osobników. W takich grupach panuje ścisła hierarchia, a na jej czele stoją dominujące samce. Pawiany mają bardzo długą ciążę, która trwa około 6 miesięcy. Po urodzeniu młode są całkowicie zależne od matki i przez kilka pierwszych tygodni nie opuszczają jej boku. Pawiany posiadają bardzo rozwinięty zmysł wzroku i potrafią rozpoznawać twarze innych osobników z grupy. Dzięki temu mogą unikać konfliktów i utrzymywać porządek w społeczności. Pawiane posiadają bardzo rozwinięty zmysł wzroku i potrafią rozpoznawać twarze innych osobników z grupy. Dzięki temu mogą unikać konfliktów i utrzymywać porządek w społeczności. Pawiane są bardzo inteligentne i potrafią wykorzystywać narzędzia do zdobywania pożywienia. Na przykład używają kamieni do rozbijania orzechów czy muszli. Pawiane są bardzo przystosowane do życia w różnych środowiskach, od sawan po górskie lasy. Występują głównie w Afryce, ale niektóre gatunki można znaleźć także na Półwyspie Arabskim. Pawiane są bardzo aktywne w ciągu dnia, a noc spędzają na drzewach, gdzie mogą czuć się bezpiecznie przed drapieżnikami. W ciągu dnia zajmują się żerowaniem, zabawą i odpoczynkiem. Pawiany są bardzo ciekawskie i często obserwują ludzi z bezpiecznej odległości. Niektóre osobniki potrafią nawet kraść jedzenie z obozów turystycznych czy wiosek. Samce pawianów posiadają bardzo duże kły, które służą im do obrony terytorium i walki o dominację w grupie. Kły te mogą osiągać nawet 5 cm długości. Pawiane są gatunkiem zagrożonym i ich populacja maleje z powodu niszczenia ich naturalnego środowiska oraz polowań. W niektórych krajach są one uznawane za szkodniki i zabijane przez rolników. Pawiane są bardzo atrakcyjne dla turystów i często stanowią główną atrakcję w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Ich obserwacja może dostarczyć wielu emocji i niezapomnianych wrażeń. Pawiane są bardzo fascynującymi zwierzętami i wciąż wiele o nich nie wiemy. Badania nad ich zachowaniem i ekologią mogą przynieść wiele nowych odkryć i pomóc w ich ochronie. Pawiane są bardzo opiekuńcze wobec swoich młodych i potrafią wykazywać dużą troskę o ich bezpieczeństwo. Samice często noszą swoje dzieci na grzbiecie, podczas gdy samce bronią grupy przed drapieżnikami. Pawiane są gatunkiem zagrożonym i ich populacja maleje z powodu niszczenia ich naturalnego środowiska oraz polowań. W niektórych krajach są one uznawane za szkodniki i zabijane przez rolników. Pawiane są bardzo fascynującymi zwierzętami i wciąż wiele o nich nie wiemy. Badania nad ich zachowaniem i ekologią mogą przynieść wiele nowych odkryć i pomóc w ich ochronie.